Dzisiaj dużo o sporcie, a teraz będziemy mówili o najstarszym piłkarskim klubie, który istnieje w Lublinie i o wielkim sukcesie Lublinianki, która awansowała do trzeciej ligi. O planach na przyszłość, ale także o tym ostatnim wygranym meczu opowiedzą już nasi goście. Są z nami pan Robert Chmura, trener klubu sportowego Lublinianka. Dzień dobry. Dobry, witam wszystkich. Oraz pan Tomasz Brzyski, kapitan drużyny Lublinianki. Dzień dobry, witam. Panie Robercie, po 8 latach kibice, wierni kibice Lublinianki doczekali się tego upragnionego awansu. Jak wspomniała Marcelina na początku, jest to jeden z najstarszych klubów, no i najbardziej zasłużony, prawie najbardziej zasłużony dla naszego miasta. Znaczy, na pewno jest on najstarszy, jeżeli chodzi o kluby piłkarskie na Lubelszczyźnie. Czy najbardziej zasłużony? Nie. Ale każdy, wiele osób ma sentyment do Lublinianki. Oczywiście był to klub wielosekcyjny, który wychował wiele pokoleń Lublinian. Także wiele sekcji, wiele wspomnień z tego klubu mają ludzie. Podnoszenie ciężarów, piłka ręczna. To można by było długo tutaj. Nie mamy tyle czasu. Ale mówimy teraz o piłce nożnej. Mówimy teraz o piłce nożnej. Przede wszystkim gratulujemy tego awansu. Myślę, że teraz już stadion będzie Lublinianki zapełniony do ostatniego miejsca. Wie pan co, był już w tym momencie zapełniony ten stadion. Po rozbiórce starego stadionu została tylko jedna trybuna na 500 osób. No i teraz zapełniał się praktycznie za każdym razem, co dobrze wróżyło i liczyliśmy, że tak będzie dalej. Panie Tomaszu, czy to zwycięstwo przyszło łatwo? Z kim wygraliście ten mecz o awans do trzeciej ligi? No i jak ten mecz wyglądał? Czy był pełen emocji? Znaczy, no, był na pewno emocjonujący, ale to nie tylko ten mecz, bo od początku żeśmy grali ambitnie i naprawdę chwała chłopakom za to, że cały sezon potrafili utrzymać tą formę i tak naprawdę od pierwszego meczu wiedzieliśmy, o co gramy i chcieliśmy to zrobić, chcieliśmy tego awansu. Udało nam się i się bardzo z tego cieszymy. Panie trenerze, awans do ligi wyżej to również wyzwania. Gra się inaczej, zdecydowanie wyższy poziom. Myślicie o wzmocnieniach? No, dochodzimy, wie pan co, do takiego momentu, w którym musimy powiedzieć, że Lublinianka mimo awansu sportowego najprawdopodobniej nie zagra w tej trzeciej lidze. Właściciel klubu poinformował mnie, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy tam grali. Także powiem, ta dzisiejsza wizyta, nawet zastanawiałem się, czy tutaj przyjść, ale może to też jest taki moment, żeby o tym powiedzieć. Sukces drużyny, dużo wyrzeczeń i nagroda dla tych kibiców za wiele lat takiej posłuchy, że w końcu Lublinianka wraca troszeczkę wyżej niż te powiatowe rozgrywki, powiedzmy. No niestety nie dane będzie nam zagrać, nie dane będzie nam jeszcze raz wyjść na boisko. Ale panie trenerze, czy grając w klasie niżej, widzieliście, że nie będziecie grali w trzeciej lidze? Nie, to wszystko tak szybko. Właśnie. To tak szybko się rozwijała ta sytuacja. Dwa tygodnie temu drużyna naprawdę taka pełna ambicji była, woli walki. No i po prostu chcieliśmy to zrobić. Zrobiliśmy to, po czym się mleko wylało i okazuje się, że mam nadzieję, że będzie Lublinianka grała w czwartej lidze chociaż. Także. A nie zejdzie powietrze, jak mówią sportowcy z was? Wie pan co? Powiem pan, gra się po to, żeby awansować i być coraz lepszym. Jeżeli nas okazuje się, że nie gracie, to myślę, że to powietrze może zejść z niektórych zawodników. Znaczy, ja może powiem, że przez 3 dni już nie mogę spać, bo ja mam ten klub w sercu i wychowałem się w tym klubie. I nagle dostaję taką wiadomość, jak przychodziłem do tego klubu, zapewniano mnie, że przychodzę tutaj odbudować Lublinankę, jestem doświadczonym zawodnikiem i przychodzę tutaj po to, żeby Lublinianka grała wyżej. Po ostatnim meczu dowiadujemy się, że jednak ta Lublinianka nie będzie grała w trzeciej lidze. No, zostaliśmy oszukani, bo inne plany były wcześniej, a jak żeśmy po ostatnim gwizdku, jak to się mówi, dowiedzieliśmy się, że nie wiem, właściciele klubu nie stać jest na granie w trzeciej lidze. To jakie perspektywy na ten nadchodzący czas? My troszeczkę byliśmy w innej sytuacji. Jesteśmy wychowankami tego klubu. Tutaj pierwsze kroki stawialiśmy. Stąd poszliśmy gdzieś dalej. Tomek do wielkiej piłki, ja powiedzmy do kopania w tą piłkę. Jakie plany? Mam nadzieję, że ten klub będzie dalej, że będzie wychowywał młodzież. Szkoda, że nie potrafi wykorzystać takiej trampoliny, jaki był ten awans do
Ligi Wyższej, więc tu teraz to nie są pytania do nas. Drużyna ze strony sportowej wykonała to, co miała wykonać, chociaż zapewniano nas jeszcze o długoletnim planie, o dwuletnim planie. My to zrobiliśmy szybciej, w jeden rok. No i myśleliśmy, że to wszystko będzie naprawdę szło w dobrym kierunku, bo w Lublinie potrzebna jest piłka, potrzebne są dwa kluby, które będą ze sobą rywalizowały, po to tylko, żeby ta młodzież, która kopie piłkę po Orlikach, po wielu klubach lubelskich, miała po prostu gdzie spełniać marzenia i... No i dawać przyjemność dla ludzi, którzy chodzą na te mecze. Właśnie jedno z waszych marzeń, panie trenerze, się spełniło, czyli awans do trzeciej ligi. Ale myślę, że też trzeba przypomnieć, że Lublinianka miała wielu wychowanków, którzy później reprezentowali nasz kraj. Nie musimy o tym zapominać, bramkarze, jeden tutaj obok siedzi. No właśnie mówię, a może tutaj akurat też by się urodziły pewne perełki, które później mogłyby reprezentować Polskę. Na pewno są takie perełki w Lublinie. Musimy je tylko wydobyć i pokazać, że tacy zawodnicy istnieją, żeby mogli iść dalej. W czwartej ligi ciężko jest się wybić. Poziom trzecioligowy dawał już troszeczkę inne możliwości, jeżeli chodzi i o rozwój zawodników. No inaczej mecze się ogląda. Podwyższenie kwalifikacji. Inaczej się mecze ogląda z Hutnikiem Kraków niż z jakąś małą drużyną już. Ale w każdym razie wspólnie z Marcelino gratulujemy tego olbrzymiego sukcesu. I miejmy olbrzymią nadzieję, Marcelino, że to się zmieni i jednak będziemy mogli was poklaskiwać w trzeciej ligi. Jaki uśmiech przez łzy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Mamy kciuki, żeby wszystko było. I gratulujemy awansu jeszcze raz. Do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A teraz zapraszam.